Dlatego zdecydowano się na Lublin. Odpowiedź jest prosta, ponieważ Lublin jest miastem przyjaznym dla filmowców i z tego co wiem, to nie jest pierwsza produkcja tutaj. Lublin bardzo momentami przypomina Kraków. I no już w tym momencie w Krakowie, będąc na dokumentacji, stwierdziliśmy, że Kraków jest za bardzo współczesny. Jest tam bardzo dużo reklam, bardzo dużo takich współczesnych elementów. Kraków stracił ten klimat miasta sprzed 100 lat. To, że u was są takie uliczki jak ta. Lublin jest miastem z duszą, miastem z klimatem, ma fantastyczną atmosferę, jest bardzo fotogenicznym miastem. Premiera naszego serialu będzie we wrześniu. Jest to historia krakowskiej rodziny. Głównymi bohaterkami są kobiety, trzy siostry, ich matka, babka. Jest to saga rodzinna na tle przemian historycznych w naszym kraju. Nasze trzy główne bohaterki, czyli trzy siostry, postanawiają założyć w wolnej Polsce gazetę. I zmagałem się z rozmaitymi problemami. Zwracam uwagę na tym, żeby nie było zbyt sterylnie, żeby te ulice, które pokazujemy, miały jakiś nastrój, jakiś klimat, tak jak ta uliczka, że mamy kawałek nieodnowionej fasady i to pięknie wygląda w kadrze. Staramy się tak dobierać lokalizacje, żeby w kadrze dla widza wyglądały atrakcyjnie, a my za pomocą powiedzmy 50 statystów w kadrze i takie jak ta uliczka, mogli dać namiastkę widzowi tego, że znajduje się 100 lat temu w Krakowie.